Państwowych z zapytaniem o możliwość zamiany gruntów znajdujących się nad Jeziorem Rudnickim. Grunty te mają posłużyć nowej lokalizacji Solamy. Chciałbym się zapytać, czy Lasy Państwowe udzieliły jakiejś odpowiedzi w tym temacie i co się w tej sprawie dzieje? Koszty zamiany gruntów leśnych na jakieś inne grunty też leśne. Tylko aby tego typu możliwość była dokonana, muszą być spełnione podstawowe warunki, jakim jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Czyli w momencie, gdy dokonane zostanie najpierw zmiana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zmieniająca przeznaczenie terenu danego obszaru lasu na jakiś inny teren, potem po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który mówi, że w danym areale leśnym ma być przeznaczenie jakieś inne, musi być wykonana wtedy wycena danego areału, już, ale z nową funkcją, która będzie uchwalona w planie miejscowym, wtedy oczywiście Lasy Państwowe tego typu zamiany dokonują. Uruchomiona, bo w tej sprawie coś się już dzieje i miasto już poczyniło jakieś kroki, żeby jakby tą całą procedurę formalno-prawną przejść po to, żeby dokonać zamiany. Pytanie, czy już ktoś, czy ten proces się już odbył? Między innymi w dniu jutrzejszym odbywa się takie spotkanie właśnie z zespołem do spraw dyslokacji tych solanek do Lasu Rudnickiego, gdzie mamy otrzymać podstawowy dokument, jakim jest karta informacyjna tego przedsięwzięcia, na podstawie którego będziemy mogli pytać poszczególne instytucje o tą zamianę. Był w stanie szacunkowo oczywiście określić czas, czyli to jest rok czasu, 2 lata, 5 lat, taka procedura może trwać. Jak długo to trwa? Bo ja niestety nie wiem, jak długo to trwać. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy trwa minimum 2 lata. W niektórych gminach, choćby jak w gminie Grudziądz okolejącej miasto, za tym ma 5 lat trwało. To jest podstawowy warunek. Musimy studium zmienić przeznaczenie terenu. Jeżeli studium jest uchwalone i obowiązuje, zakładam takie minimum. Ostatnią zmianę, jaką dokonywaliśmy w latach chyba 2009-2011, trwały te prace 2 lata, dokonywaliśmy zmianę studium w całym mieście. Później zmiana studium częściowa, która dotyczyła lokalizacji elektrowni gazowej w Grudziądzu, trwała po 1,5 roku. Natomiast całego miasta to jest około 2 lat. Panie radny, nie wiem, do czego pan zmierza, na jakiej chęci? Nie, no po prostu jest to inwestycja, na którą czekamy wszyscy mieszkańcy tego miasta, czekają na tego typu inwestycje. Chciałbym się dowiedzieć po prostu, jakie są ramy czasowe, Ja panu radnemu odpowiadam. Ustawa o planowaniu przestrzennym. No tam są poszczególne terminy ustalenia, uzgodnienia zapisane. My tutaj prawa nowego nie stworzymy. Może mieć chęci dobre, natomiast musimy przestrzegać przepisów prawa. W stosunku do tego, co powiedział pan przewodniczący Kapusta odnośnie solanek, trochę jestem zdziwiony. To, czy to oznacza, że realizacja koncepcji solanek w kolejnym okresie programowania jest nierealna? Jeżeli pan prezydent mówi teraz, że musimy zmienić studium uwarunkowania, będzie to trwało 2 lata plus zmiany planu przestrzennego kolejny rok, czyli jesteśmy w roku 2017, tak? Czyli jaki sens jest, przecież to sam pan proponował, aby umieścić tą inwestycję w ZIT-ach, o ile dobrze pamiętam, bądź żeby ją finansować w kolejnym okresie programowania. Jeżeli nie w tym miejscu, to w jakim miejscu, jaki pan ma pomysł na realizację tej inwestycji?